innego życia bym nie oczekiwał. Że to jest właśnie takie najpełniejsze, jakie Bóg dla mnie przewidział, a na tyle, na ile byłem zgodny z wolą Bożą, na tyle je wykonałem, na ile było to trudne, tego nie zrobiłem. Maciejewski należy do gatunku ludzi niestety ginących, to znaczy takich, którzy mają ten ogromny respekt dla tradycji, dla świata wartości i rzeczą tutaj niezwykłą, też bezcenną jest to przywiązanie do wartości związanych z tradycją chrześcijańską, szczególnie tutaj w naszym uniwersytecie. To ktoś ze współpracowników profesora kiedyś powiedział wiele lat temu, że Maciek ma po prostu osobowość. To się potwierdza. Ten okres na Kulu wspominam bardzo pozytywnie. Ktoś, kto był najbardziej interesujący, najbardziej fascynujący, to był profesor Czesław Zgorzelski i u niego pisałem pracę magisterską, potem zostawił mnie na stypendium, co w przyszłości dało mi szansę, żebym został asystentem. Także już w tym czasie spotkałem się z profesor Ireną Sławińską. Zarówno Zgorzelski, jak i Irena Sławińska, oni przyszli z Uniwersytetu Wileńskiego, ponieważ tylko na naszym uniwersytecie były prowadzone studia nieprofilowane ideologią marksistowską. I to sprawiło, że na różnych zjazdach polonistycznych polonistyka kulowska była uznawana za najlepszą polonistykę w Polsce. Byłem szalenie chłonny, bardzo dużo czytałem, studiowałem, interesowała mnie różnego rodzaju praca. Pamiętam, że chyba na drugim czy na trzecim roku zacząłem wydawać takie czasopismo uniwersyteckie pod tytułem Polonista. To tak trochę bywa, że ludzie, którzy studiują polonistykę, wszyscy usiłują także coś tam pisać. Moje pierwsze spotkanie było w okolicznościach dość nietypowych. Mianowicie mieszkałem na stacji, mieszkało nas tak nam czterech i wśród tej czwórki było dwóch poetów. Jeden z nich, do dziś uprawiający twórczość literacką, Józef Zięba, wydał swój pierwszy tomik poezji w maszynopisie, chyba w czterech czy pięciu egzemplarzach, pod tytułem Pożegnanie lat 24. W 25 roku życia właśnie taki tomik wydał i urządził imprezę, którą nazwano chrzcinami tego tomiku, chrzciny. I zaprosił tam, oprócz tych współmieszkańców, kilkoro młodych polonistów, z którymi był zaprzyjaźniony, i wśród nich Mariana Maciejewskiego. Zaaranżowano cały obrzęd tych chrzcin. Jeden z kolegów, dziś emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego, był tym celebransem, przybranym w kapę ściągniętą gdzieś z tapczana, a przed nim szedł ministrant z dzwonkiem i tym ministrantem był Marian Maciejewski. Proszę o odczytanie wiersza. Pożegnanie lat 24. Żegnajcie lata sak i ballad, którym się kręgi snów powietrza i wiarę w gwiazdy własnej dłoni. Wagony mknących w dal pociągów, smutne lampiony, drogowskazy, słowa na wiatr promieni siane, sany wysmukłe obok drogi, dary w skrzypce. A ja spotkałem profesora po raz pierwszy gdzieś tak na wiosnę 1974 roku, kiedy przyjechałem do Lublina, żeby zorientować się co do dalszego mojego życia i czy będę studiował. Chciałem zobaczyć Kul. Pierwsze moje pytanie, jakie usłyszałem od niego, to czy, no ja wiem, co to jest powieść poetycka. Ja oczywiście nie wiedziałem, co to jest powieść poetycka i powinienem być od razu skreślony z listy w ogóle kandydatów i z marzeń o polonistyce. Ale on właśnie mnie ujął tym, że powiedział, no wiesz, powieść poetycka to jest taki specjalny gatunek romantyczny, na pewno czytałeś Konrada Wallenroda, bo to jest właśnie powieść poetycka.
zrobiłem doktorat. W tym czasie jeszcze nie można było robić doktoratu na Kulu. Ja pisałem pracę o narodzinach powieści poetyckiej. Ten doktorat robiłem w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ale niemniej profesora Zgorzelskiego poproszono, aby tam był moim promotorem. I powoli zaczęły się jak gdyby krystalizować te moje osobiste zainteresowania. Dorobek Maciejewskiego jest imponujący, jeśli chodzi o publikacje, jeśli chodzi też o dydaktykę. Opublikował 4 książki w pełni autorskie, ale też wiele studiów, często bardzo obszernych, pomieścił w książkach zbiorowych, czy też w licznych czasopismach. Gdyby to pozbierać, byłoby parę tomów. Zaczynał od Epiki, to jest ta praca taka fundamentalna i klasyczna, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce z 70 roku. Potem rozprawa habilitacyjna, poetyka, gatunek, obraz, w kręgu poezji romantycznej. Antologia, choć Radziwiłł, ale Człowiek, poświęcona właśnie gawędzie, romantycznej gawędzie prozo, z obszernym wstępem Maciejewskiego, no i z tymi ogromnymi przypisami, niezwykle szczegółowymi, bardzo pracochłonnymi. I ta książka, która opublikowana w Lublinie w 1991 roku, Ażeby ciało powróciło w słowo, gdzie są teksty historyczno-literackie o liryce romantycznej. Ten tom otwiera szkic o charakterze teoretycznym, literatura w świetle kerygmatu, której Maciejewski przedstawia w sposób szczegółowy swoją koncepcję kerygmatycznej interpretacji literatury. Jeszcze mam jedną książkę, jedną z wielu, w której Maciejewski był redaktorem, tom poświęcony profesorowi Czesławowi Zgorzelskiemu. Na pewno, gdy piszemy o epoce w ogóle, próbujemy jakoś syntetycznie ją ująć, no, trzeba uwzględnić, jest konieczne, żeby uwzględnić ten dorobek Maciejewskiego. Także jeśli piszemy o gawędzie romantycznej, to już jest niewyobrażalne. No, jest to jedno z to, co Maciejewski zrobił, jest tutaj no, czymś fundamentalnym. Podobnie jeśli chodzi o badania nad jego no, ukochanym tekstem, czyli Marią Malczewskiego. Nie brukliński most, pole przymienić, jasny nowy dzień, najsmutniejsza noc, to jest dopiero coś. Życie w akademiku było bardzo interesujące, zwłaszcza w tych dawnych czasach. Na Kul przychodzili ludzie, którzy nie mogli się dostać gdzie indziej. Ja pamiętam, że przez jakieś 2 lata mieszkałem z Edwardą Stachurą, ponieważ on lubił bardzo grać w brydża, rozrabiał, był szalenie trudny, nikt nie chciał zgodzić się z nim mieszkać. Czytałem pewien tekst poetycki i on mówi, a pożycz mi. No więc ja mu pożyczyłem ten tomik i on swoje uwagi napisał. Także nawet pamiętam, że komuś ze studentów dałem, ażeby napisał pracę na temat właśnie poglądów Stachury w związku z tą poezją. Dla mnie kimś takim bardzo interesującym na uniwersytecie był syn profesora Zgorzelskiego. No obecnie jest profesorem na anglistyce w Gdańsku. Ja przynajmniej za 2 lata z nim się przyjaźniłem. Nie wiedziałem, że on jest synem profesora, na którego zajęcia chodzę. Niejednokrotnie mówiłem mu różne rzeczy na temat profesora, ale nigdy ojcu swojemu o tym nie powiedział. W którym obecnie siedzimy, tam chyba w tym miejscu było takie łóżko. Ja mieszkałem z asystentem przez jakiś czas, bo warunki były szalenie ciężkie, księdza Karola Wojtyły. No i kiedyś Wojtyła przywiózł temu Gałkowskiemu lodówkę, bo on nie miał lodówki. I tu pamiętam, że siedział i żeśmy z nim wówczas rozmawiali.
majątki cenne u papieża, że nie podobały mu się jakieś wielkie słowa. Dla niego najważniejsza była ta perspektywa osobista, personalistyczna. Najbardziej zależało mu na tym, że kogoś znał, z kimś spotkał się, mógł z kimś rozmawiać. W okresie komunizmu ta młodzież była bardziej tak nastawiona ideowo, miała określony profil taki poznawczy, skąd pochodzi, czego trzeba bronić. Później młodzież, kiedy Polska znowu odzyskała niepodległość, no wydaje się zwyczajna, normalna, tak jak na wszystkich innych uczelniach, tak jak być powinno. Jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą na KUL-u, zawsze miałem bardzo dobre wrażenie i byłem wdzięczny, że mogłem tego typu pracę wykonywać. Znajomość zaczęła się gdzieś w 1957 roku, wtedy, kiedy ja jestem świeżym pracownikiem dziekanatu, a Maciek właśnie przyszedł na studia. Takśmy go wszyscy nazywali wtedy Maciek, prawda? Nasze wspólne czasy we Fromborku, wtedy, kiedy i byli profesorowie, i Maciek pamięta moment, kiedy miał w czasie studiów jedną trójkę i w czasach był profesor Bieńkowski, nie? I cały czas przekonywał go, że on na więcej zasługuje, rzeczywiście. To cały, były dyskusje dniami, a może całymi tygodniami na ten temat, na temat historii. Nie, że on wiele umie, no biedny Bieńkowski musiał zmienić swoją notę dostateczną, bo to była chyba jedna, jedyna, to mam nadzieję. Witam serdecznie. Nareszcie. Zobaczyli się niedługo, już pewnie się spotykali, tylko nie wiem, takie uroczystości. A później to już wspólne mieszkanie było, nie bardzo, bardzo bliskośmy siebie byli i wtedy ja korzystałem, kiedy on przyjmował swoich kolegów gości, wtedy pukał w ścianę do mnie, ja się zjawiałem na przykład na świetny bigos, który on gotował, czy jakieś tam inne zupy, ale to były przedziwne zupy i przedziwne przepisy były tak, że gotowało się z tego, co było. Dodawało się, nieraz były rzeczy nie do jedzenia zupełnie, ale nie, nie mniej. I liczyła się jego gościnność, liczyła się. Jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa. Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta, która wedle przysłowia sama idzie w usta. Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa. I praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie soki żywe, aż z brzegów naczynia war pryśnie i powietrze dokoła zionie aromatem. To jest oczywiście opisane pan Tadeusz. Bierze się kapustę i kwaszoną, gotuje, odlewa wodę, żeby nie było tej wody za wiele. Potem dorzuca się także zwykłej kapusty, wkłada się różnego typu mięsa. Potem stosowne kiełbasy, można także dodać trochę rodzynek, można dobrego wina dolać również i oczywiście wychodzi wspaniały. On był zawsze znany z tego, że był bardzo dowcipny, miał talent aktorski, parodystyczny. Był w swoim czasie, bardzo lubił naśladować tradycyjne takie, odwołujące się do emocji, wzbudzające nawet jakiś płacz u osób bardzo przyjętych kazania. Te jego kazania, prawda, to rzeczywiście była świetna zabawa, ponieważ były one na różnych spotkaniach towarzyskich inscenizowane. O Panie, jam proch Twój, a żona ma prochwonica Twa, a dzieci moje garnkulki Twoje. Nad niemi miej moździerz miłosierdzia swego i wypal na większą chwalę swoją. Amen.
ciekawa rzecz, wydaje mi się taka no, godna jeszcze przebadania, to jest jego twórczość poetycka, ta wczesna, bo ona wcale taka wesoła nie jest. Znaczy widać, że jego takie doświadczenie wewnętrzne, głębokie, no było pełne jakiegoś szukania czy poszukiwania, bo jak czytam jego wczesne wiersze, no tam jest dużo takich mrocznych sytuacji, z których od czasu do czasu tylko przeziera jakaś nuta optymizmu. Myślę, że on ma w sobie taką głębię, że z jednej strony przecież pamięta swoją historię, dzieciństwo, w dzieciństwie wojna, w 1942 roku umiera mu matka, jak on ma wtedy 5 lat, więc to są pewne traumy jego życiowe, ale wydaje mi się, że jego osobowość jest taką zawsze przekraczającą ten swój tylko wyłącznie taki wewnętrzny świat, że on właśnie przez to, że wychodził ku innym, ku ludziom poprzez literaturę i też poprzez właśnie kerygmat przepowiadany, że on również docierał jakby do tego swojego wnętrza i tam je jakoś rozświecał i rozpromieniał. Także ta jego pogoda ma chyba takie głębsze niż tylko takie dowcipki czy takie jakieś gagi, że jest jego potrzebą. Gawrony w granatowym niebie gwiazdy wydziobują na pokarm dla siebie. Wyjść w tę noc ze swej nocy? Umierają bezbronne gwiazdy w takt żałobnego marsza poloneza prowadzą błazny. Wyjść w tę noc ze swej nocy? Pozrywać płatki z białych i czerwonych róż i sypać je, sypać, sypać, sypać. W 1939 roku wybuchła wojna, miałem wtedy około 2 lat. Mam wrażenie, że trochę pamiętam te czasy. Ojciec mój był bogatym chłopem. Te tereny zajęli Niemcy i włączyli do tak zwanej III Rzeszy. Było nas w rodzinie 5, 2 siostry i 3 chłopaków. Absolutnie nie można było chodzić do żadnej szkoły. Sytuacja w czasie okupacji wiem, że była bardzo trudna. W 1942 roku umarła mi matka. Potem ojciec po wojnie ożenił się po raz drugi i z tego drugiego małżeństwa było jeszcze 3 chłopaków. Ten okres, zwłaszcza po roku 1949, był szczególnie trudny. Decyzja władz komunistycznych, aby chłopi oddali ziemię i poszli do kołchozu. Oczywiście ojciec mój na to się nie chciał zgodzić. Doszło do tego, że na wiosnę zasiał, zebrał, oddał podatki, oddał tak zwane obowiązkowe dostawy i na jesieni szedł do więzienia. Gdy był czas żniw, zwalniano go. Zasiał, zebrał, oddał co trzeba było i znowu na jesieni był zamykany do więzienia. Zmarła również moja siostra, troszeczkę młodsza ode mnie. Mój najstarszy brat, Aleksander, wstąpił do seminarium. Sytuacja też była trudna, trzeba było pomagać, nie było skąd brać pieniędzy. O ile ja pamiętam dokładnie, to tam mną się szczególnie nikt nie interesował. Chciałem iść do liceum, ale do liceum mnie nie przyjęto, ponieważ ojciec był bogatym chłopem i takich do liceum w ogóle nie przyjmowano. Jedyne wyjście dla mnie było takie, że mogłem wstąpić do szkoły zawodowej 2-letniej i zostać ewentualnie robotnikiem. W związku z tym wstąpiłem do szkoły zawodowej w Strzelnie, do takiej 2-letniej szkoły energetycznej. Skończyłem tę szkołę i później tutaj z Lublina, ze Świdnika, z FSC przyjechała pewna osoba werbująca ludzi do pracy. I wtedy ja przyjechałem tutaj, pracowałem też w takiej firmie energetycznej na FSC i nadal
kontynuowałem tę szkołę. Po zrobieniu matury ciągle nie było możliwości, by dostać się do pracy na jakiś inny uniwersytet. Zostało tylko dla mnie jako jedynie możliwy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przyszedłem na KUL. Na KUL przyszedłem w roku 1956. W pewnym momencie swojej drogi, to takie było doświadczenie bardzo mocne, bardzo poważne dla mnie. Cały czas byłem człowiekiem wierzącym, chodziłem do kościoła. Niemniej ta moja pobożność była dosyć taka zewnętrzna i w pewnym momencie z Italii przyszli katechiści, którzy głosili katechezy w ramach drogi neokatechumenalnej. I dla mnie to było tak niesamowicie interesujące, tak niesamowicie ważne. Otwierające wszystkie perspektywy, otwierające wszystkie możliwości. Przede wszystkim to, co mnie najbardziej uderzyło, to zafascynowanie kerygmatem jako istotą chrześcijaństwa. Napisałem taką książeczkę, ażeby ciało powróciło w słowo, gdzie usiłowałem dać podstawy do interpretacji literatury religijnej, ale nie tylko literatury religijnej, opierając się o kerygmat. I to zdaniem niektórych należy do najbardziej ciekawych propozycji, jakie się w ostatnim czasie ukazało. Oczywiście to było przyjęte z dość dużą rezerwą, takie szalenie interesujące, że najciekawsza praca na temat tej mojej interpretacji kerygmatycznej literatury wyszła z kręgów, dawnych kręgów marksistowskich. Zastosowanie tej metody kerygmatycznej potrafi jak gdyby usytuować dzieło literackie w kontekście życia chrześcijańskiego, w kontekście Kościoła. Profesora Maciejewskiego spotkałem na kilku etapach mojego życia. Pierwszy to było spotkanie w seminarium w związku z wykładami, które prowadził z literatury. Bardzo mi zaimponowała jego interpretacja literatury. Następnie zetknąłem się z profesorem Maciejewskim w ramach Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych oddziału PAN w Lublinie. Zauważyłem, że jest bardzo przejęty tym, co się dzieje w krajach byłego Związku Radzieckiego, a w szczególny sposób w Ukrainie. Przejęty kondycją duchową społeczeństwa ukraińskiego. Ogromnym pragnieniem, by włączyć się w proces jakiegoś duchowego odrodzenia się tego społeczeństwa. Pan profesor Maciejewski ma świadomość, jako historyk literatury, badający w szczególny sposób romantyzm, jak mocno polska literatura jest związana z literaturą ukraińską. I mówi o wzajemnym przenikaniu tych kultur. Pamiętam, że myśmy współzawodniczyli z sobą w formowaniu swoich księgozbiorów fachowych. Staraliśmy się ubiegać jeden drugiego w studiowaniu katalogów antykwarycznych i wszystkie oszczędności wydawało się wtedy na książki. Dlatego też mnie szalenie zaimponowało to, że Marian w pewnym momencie wyrzekł się tego, co miał w swoim księgozbiorze najlepszego, to znaczy kilkudziesięciu pierwodruków Mickiewicza, Słowackiego. Pamiętam, że pan Tadeusz na pewno tam był. Przyniósł kiedyś właśnie w walizce to wszystko do biblioteki i oddał w imię pewnych zasad neokatechumenalnych. Moja żona zmarła w tym roku, minęło z górą pół roku od jej śmierci i tuż przed śmiercią zdążyła jeszcze zobaczyć druczek, który przygotowała na cześć Mariana Maciejewskiego, na jego jubileusz. To jest taki krótki esej na temat
wiersza Mickiewicza, zaczynającego się od słów polały się łzy czyste, rzęsiste, uchodzącego powszechnie za jedno z arcydzieł liryki polskiej. Otóż ten szkic poprzedziła moja żona takim rodzajem wstępu skierowanego do Mariana. Drogi Marianie, przez wiele lat czytaliśmy poezję Mickiewicza, usiłując wypatrzyć znaczenia, emocje, przeżycia, których nie dostrzegali inni badacze i czytelnicy. I moje przesłanie dla ciebie jest w gruncie rzeczy namową, zachętą do rezygnacji z dalekich wątków interpretacyjnych, filozoficznych, na rzecz wcielenia właśnie codzienności kulturowej, zawodowej, obecnej w tekstach poety od czasów filomackich po ostatnie lata życia i twórczości. Marian Ociejski jest badaczem literatury, którego tekstów warto się uczyć na pamięć. Ktoś może odebrać to jako kuriozalną konstatację czy propozycję, ale ja słyszałem opinię niedawno anglisty, nie polonisty, kogoś, kto czytał właśnie jego teksty i powiedział, że no, są to rzeczy znakomite, w których nie ma zbędnych słów. Ta jego precyzja, ten warsztat jest imponujący. Marian od momentu zaangażowania się właśnie w tą działalność ewangelizacyjną, mimo iż istotnie jest rzadziej obecny wśród nas, to jednak jest obecny w nauce, jest obecny w dydaktyce i także nie przestał być tym uczynnym, życzliwym kolegą, który mimo iż nie ma czasu, nie odmawia różnych przysług swoim przyjaciołom i kolegom w postaci recenzowania prac doktorskich czy wcześniej prac magisterskich, pisania recenzji czy opinii wydawniczych. On zawsze ten czas w jakiś sposób znajduje i na tą jego życzliwość można liczyć. Moim marzeniem byłoby to, żeby na każdym uniwersytecie była możliwa bliskość Boga. Ten uniwersytet ma już swoją historię i ma pewne swoje określone zadania. Ten uniwersytet spełnił swoje zadania przez to, że wydał Wyszyńskiego, tutaj pracował Wojtyła czy wielu innych uczonych, którzy jakoś mogą służyć. A ponieważ tutaj miałem przez te wiele lat tego typu kontakty, to wszystko dla mnie jest szalenie istotne, szalenie ważne. Innego życia bym nie oczekiwał. Że to jest właśnie takie najpełniejsze, jakie Bóg dla mnie przewidział, a na tyle, na ile byłem zgodny z wolą Bożą, na tyle je wykonałem, na ile było to trudne, tego nie zrobiłem.